chodzi ich trzech. Jeden świeci lampkę, a ojciec spi na łóżku. I pytają się, jak się nazywasz. Wie heißen Sie? Ten mówi Drąg, Piotr Drąg. A jeden gestapowiec go tak pogłaskał po głowie i mówi: 2 lata za tobą szukamy, czekamy na ciebie. A ja, my God, tam, że takim uśmiechem, serdercem uśmiechał się. Postanowiłem, żeby ja coś dla tej partyzantki skombinował, zrobił. Jak to? Tam karabiny przywożą, tu, a ty nie masz nic. Nie? No i nadarzyła się okazja. To był czerwiec, 42 rok. Od Sokołowa, było parę kilometrów, przyjechał samochód naładowany żołnierzami. I obok tej leśniczówki na polanie rosło żyto, ale żyto bardzo rzadkie, bo to ziemia piaszysta, tam tylko lasy sosnowe rosły. I tą polanę przeciągnęli czerwoną wstążką, jest z kilometr może więcej. Kołki powbijali się. Samochód podjechał, wytoczyło się działko, a to był moździerz. I strzelali z tego moździerza w ten krąg otoczony tą wstążką, tą taśmą. I co który wystrzelał kilka pocisków, to następny. A my tam mieli kawał pola niedaleko. Ja to widziałem na jakiś kilometr, może niecały. I tam pasą krowy akurat. Zbliżał się obiad, przyjechał nowy samochód do Sokołowa, kuchnia polowa. No, patrzę się, kuchenka jest, para, tak idzie się, kotły otwierają. Oni podchodzą, ci żołnierze, tam ich było 50 może więcej, no ile na samochód weszło? My ich nie liczyłem. I karabiny stawiają w polu, w kozły. I chodzę na obiad. A ja wtedy ile sił w las na północ i na zachód. I od nich byłem jakieś 100 metrów w lesie. Ale co chwila to się kładłem i obserwowałem. A wszystko do jedzenia. Takie mieli manaszki jakieś duże. I każdy podjeżdżał, tam wcinali. I ja w tym czasie się zbliżyłem do nich na jakieś 150 do 200 metrów. I czołgam się tak jak żaba, raz, o Boże, to się mi później przydało. No czołgałem się doły, ale stoją skrzynki, a te łuski takie duże, bo to moździerz, duże pocisnie. I jedną skrzynkę wsunąłem i zasypałem piachem, żeby nie było śladów rąk czy nóg. To wziąłem tam jakiegoś kamienia i tak poradałem w porządku. Jedną skrzynkę, drugą skrzynkę. Myślę sobie, to długo to nie będzie trwało, bo zaraz przyjdę. I zagrzebałem i wycofałem się. Ale w tym miejscu wykopałem dołeczek. I kamyków w polu do cholery jest obłożyłem, tak około tego położyłem. Ale żeby nie było to typowo znaczne, że to zabawa. Gdzieś po tygodniu, a mnie strach przechodził. Poszedłem, przywiozłem parę. Wyjąłem z tej skrzynki, bo to ciężkie. Worek miałem parciany. Tu położyłem na płask, żeby nie stuknąć. Z tyłu tu worek, łeb, głowę przez worek przeciąłem, a tu było dwie i tam dwie, to ciężkie. Przywiozłem do chałupy i patrzę sobie, jaki człowiek młody, jaki człowiek durny. Jaki człowiek w tym czasie jest dziecinny. Ja te pociski zakopałem w stodole. Nie bezpośrednio w stodole, bo tam było klepisko i sąsieki, tylko w szopce, gdzie stał wóz w piachu. Owinąłem gazetą i poszedłem do ciotki mojej.
Ciotka zobaczyła, powiadomiła szefa partyzantki szybistego Stanisława. On przyszedł i mówi tak, to jest ważniejsze niż by, jak on to się wyraził. A, to jest ważniejsze niż by kilka Niemców zabił. I wiesz, do czego to będzie służyć? Pociąg się ustawi, tam tylko małe tam, jakąś igłę mocno, czy śruba wystarczy pod to i będzie wystawać tylko trochę i w powietrze. Tylko trzeba ustalić, czy ten pociąg jest warta tego wysadzenia. No a przecież partyzantka działała na okolica, a kolejarze też byli w partyzantce. To powiadomiali, kiedy będzie pociąg pod karą śmierci. Też powiadomiali, o taki i taki na wschód, tyle i tyle wagonów, to i to wiozą armaty, albo czołgi, amunicja. 1 listopada 1943 roku zostałem aresztowany. Moja wioska była obstawiona i wszystkich drogów Józefów z trzech wiosek aresztowali, ponieważ ktoś doniósł na moją rodzinę i na mnie szczególnie, bo aresztowali wszystkich drogów Józefów, obstawili wioskę i wszystkich tych drogów jednocześnie, wiesz, żeby aresztować, żeby nikt nie uciekł. To przyszli do domu do nas. Nas nie było w domu, tylko na strychu na obozie. A ojciec był kierownikiem grupy operacyjnej w partyzantce, więc coś go skusiło i na Wszystkich Świętych przyszedł z lasu chleba wziąć, bo to się piecze w ten czas, wiesz, na Wszystkich Świętych, a równocześnie chciał się przespać. Nad ranem już był dom otoczony dokładnie. Gestapowcy biją w drzwi i za oknami stoją. Mama pyta się, kto, a to drzwi, wiesz, mocne, ale otworzyła, wchodzi ich trzech. Jeden świeci lampkę, a ojciec śpi na łóżku. I pytają się, jak się nazywasz. Wie heißen Sie? Ten mówi Drunk. Piotr Drunk. A jeden gestapowiec go tak pogłaskał po głowie i mówi. Ducher. Ich zwei Jahre, ich gucke. Rychman. My dwa lata za tobą. Szukamy, czekamy na ciebie. Ja, my God, takim uśmiechem, serdercem uśmiechał się. No, a ojciec miał bębenkowiec naładowany pod głową, pod poduszką. Czy to nie cud? I tej poduszki spod głowy nie podnosili. Ten czas by wystrzelali wszystkich. No i zabrali ojca z Kurigowka i danej na łańcuch. I prowadzą go i usiadł tam za 30 metrów do sąsiada drogą. Przy drodze była kupa gałęzi duża. I prosi jednego Polaka, bo poznał. Nazywał się Sikora, policjant granatowy. I mówi, a on ojca znał, ojciec jego znał. I mówi do niego, panie Sikora, ja nie mogę dalej, muszę się załatwić. A ten się zwraca, Sikora, ten granatowy, do SS-mana i pyta go, mówi, ich szajsyn, mówi, tu tego musi się załatwić. Nie. No to panie, mówi do niego, no jak się załatwi w portki, to będzie śmierć, ale to co będziemy za sranego ich szajsyn wieś na gestapo? No, to mówi, dobre, ale pod twoją odpowiedzialność. No. Pozwolił koło tej kupy, dużej kupy gałęzi się załatwiać. A on tylko spodnie ściągnął, kurtkę rozpiął, bo to już był listopad, pierwszy, 43 rok. Rozpiął. Ten gestapowiec przychodzi, a ojciec wziął w obie ręce piachu. I ten go kopnął, a ten mu sypnął w oczy piach.
Zanim ci się zorientowali, bo ta kupa gałęzi ich zasłaniała, to on już był z 50 metrów. Kurtkę rzucił i gazu. Ale strzelają na nim. Dostaje jedną kulę pod kolano, tu wyżej kolana, ale kula nie uszkadza mu tych ścięgna. Krew pryska, ale ścięgna nie trafiło, przeszło to. I uciekł. I tego 1 listopada został aresztowany razem z bratem. A brat miał 12 lat. Skuty w kajdany, on i ja, obie ręce, z tyłu łańcuch i prowadzili jak wściekłych psów.